Kolejne grudniowe dni. Końcówki roku często bywają burzliwe na szkolnej i tak jest również w przypadku roku 2019. Jeśli wierzyć jednostronnym informacjom, można by mieć wrażenie, że Belweder stał się areną wojny o wpływy. Monika mocno angażuje Majora już od dobrych tygodni i urabia go pod siebie. Omzrik ściga Donatera i twórców kanału Major Suchodolski. Tle tego wszystkiego jest w dodatku jeszcze konflikt Fiodor-Sławek i sami widzowie dzwonią i starają się ustawić szkolniaków po swojemu i nastawić im po czyjejś stronie. Meksyk zaś w tym całym kotle zajmuje spokojne miejsce po drugiej stronie kamery i obserwując rejestruje bieg wydarzeń. Zapraszam do kolejnej Kroniki Uniwersum sezon 2019. Z początkiem grudnia znalazłem jeszcze trzy ciekawe tematy, które warto by było omówić zanim dojdziemy do pierwszego szturmu na Belweder. Przede wszystkim chciałem się podzielić informacją, że dzięki Pawłowi z Warszawy udało się potwierdzić, iż Major faktycznie był w posiadaniu mitycznych 30, a nawet konkretnie 35 tysięcy, które ostatnio na jego koncie były widziane 6 maja 2019, czyli w dniu założenia firmy Major Wojciech Suchodolski. Pieniądze te zostały rozsądnie zabezpieczone, gdyż utworzono 3 rachunki bankowe. Proszę zajrzeć do 3 banków. Banki Agricole, Bank Szewczyka i Millennium Bank. On tam ma pieniądze. W 3 różnych podmiotach, tak żeby automatycznymi przelewami kasa dzieliła się na koszty firmy oraz pieniądze prywatne Majora. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że celowo Jor nie miał nigdzie żadnych elektronicznych dostępów, żeby nie doszło do sytuacji, w której z przypływem mądrości poda komuś tak jak login i hasło do kanału swoje dostępy bankowe. Każda wypłata lub przelew poza tymi automatycznymi musiały być osobiście wykonywane przez Majora w placówce banku, co znacznie utrudniało oskubanie strusia z kasy. Wątek prób zmiany tego systemu pojawia się w przeszłości w aferze krakowskiej, a teraz warto przede wszystkim odnotować, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż do czasu rozpoczęcia przygód na Wawelu pieniądze w podobnej sumie raczej znajdowały się na koncie Wojtka. 2 grudnia Omzrich publikuje artykuł, w którym donosi, że dzięki ich zawiadomieniu 20-letni Mateusz B. został dojechany przez bagiety za prowokacyjne donaty wysyłane na lipcowym lajcie, który odbywał się w korelacji z kolorowym marszem w Białymstoku. Mateusz B. celem zrobienia zarzutki z nadzieją, że Krzysio i Wojtek podłapią i zaczną się w podobnym tonie wysławiać, wysłał donaty nawołujące do źle widzianych zachowań względem mniejszości kolorowej i Roberta Biedronia oraz sugestią, co by można było z nimi zrobić, żeby już nie mogli maszerować. Mati się publicznie pokajał i powiedział, że nic nie ma do kolorów, że to była głupia zarzutka, której by nigdy nie zrobił, gdyby wiedział, że zostanie namierzony. Że czuł się bezkarny wysyłając donata przez internet i że przeprasza. Omzrik. W sprawie Mateusza B. będziemy wnosić o maksymalne obniżenie kary lub odstąpienie od karania. Nie chodzi przecież o jakiś bezsensowny rewanżyzm. Wydaje się, że efekt respektowania prawa został już osiągnięty. Wystarczy, że na tym przykładzie pójdzie w świat informacja, że nikt nie jest anonimowy, a ośrodek nie waha się zawiadamiać organów ścigania o patologicznych treściach, które psują życie społeczne. Ale co ciekawe, jeszcze czytamy dalej. Jednocześnie policja wezwała na przesłuchanie autora kanału YouTube Major Suchodolski z powodu znęcania się nad Krzysztofem Kononowiczem. Ośrodek także wnosi o wyciągnięcie konsekwencji wobec twórców kanału. I teraz tak, wiemy, że Major był na początku grudnia na przesłuchaniu z podejrzeniem o znęcanie się nad Krzychem, więc niby się zgadza, prawda? Ale Omzrich znany jest z tego, że chwali się nie swoimi osiągnięciami,
jak choćby otrąbienie, że dzięki ich zawiadomieniom został zatrzymany Wojciech Olszański wel Jabłonowski, gdzie po prostu okazało się, że powodem zawinięcia Jaszczura było zgłoszenie Radosława Patlewicza bodajże za słynny filmik, w którym Jabłon oświadczał, że ma ochotę przytulnie ująć patlewiczowe serce. Przez to więc trudno powiedzieć, czy rzeczywiście wezwanie Strusia do tłumaczenia się z tego, w jakich warunkach i w jakiej formie komunikuje się z Krzysztofem Konanowiczem na co dzień, to ich robota, ale na pewno warto odnotować ten fakt jako pierwsze takie naciski inne niż widzowskie na organy białostockie w sprawie Szkolnej 17 w tym okresie. 6 grudnia na wykop trafia nagranie spod stołu zrealizowane przez widzów, którzy przyszli odwiedzić mieszkańców Belwederu. Nie wiemy, co się działo wcześniej, słyszymy treść dopiero w momencie, gdy Krzysztof podnosi głos i denerwuje się na przybyłych. Zarzuca im, że przyszli z napojem wyskokowym i śmieją się z niego. Major, major, no, tak. Chcecie mieć jego majora do... No major, ale major chociaż nie krzyczy. Tak. Przyjechaliśmy jako pani, prezent przywieźliśmy, chcieliśmy się pokazać z miłej strony. Ta. Major jest okej, okay, a ty krzyczy. A co major nagrywa na mnie? A to co, to nas... To jest... Widzowie tłumaczą, że przyszli, bo chcieli po prostu prezenty tylko wręczyć, przynieść i wręczyć i spokojnym głosem odpierają zarzuty Warmianina, nie dając mu się wystraszyć, co rozjusza podlaskiego górnika, który dostaje furii, a obecny w tym czasie major, o dziwo, staje w obronie widzów. Są to 3 minuty dosyć silnych emocji, można nawet próbować wywnioskować, że doszło, nie wiem, do jakichś przepychanki. Krzysiek nie chciał ich wypuścić, tłumacząc, że zadzwonił na policję i że tylko z asystą policji opuszczą Belweder. Link do nagrania w opisie filmu. No i danie główne tego odcinka. 9 grudnia dochodzi do kolejnego pobicia Krzyśka przez bandę Czerwonego Kapturka, która według Krzyśka prawdopodobnie składała się z widzów, którzy wzięli Konona i Majora do Moniek w celu odwiedzenia szwagrów ze Śmiechawa TV. 16 grudnia 2019 na portalu Kurier Poranny pojawia się artykuł Izabeli Krzewskiej na temat zajścia, a 3 dni później informacje opublikuje również WP.pl oraz Gazeta.pl. Artykuł Porannego, jak na uniwersum, jest całkiem dobrze napisany, bo oprócz opisu sytuacji pokazuje tło, co się działo i co się dzieje z Krzyśkiem obecnie. Mamy tu szersze tło, gdyż to nie pierwszy artykuł pani Izabeli Krzewskiej na temat Konanowicza. Robiła już artykuły o wcześniejszych pobiciach, o aferze Nera oraz aktualnie w 2023 również relacjonuje wyniki procedur policyjnych, prokuratorskich i sądowych dotyczących Krzysia, stąd ma pojęcie o kim i o czym pisze, dlatego przytaczam akurat jej tekst. To już drugi w ciągu 4 lat przypadek pobicia Krzysztofa K. Do zdarzenia doszło przy ulicy Szkolnej. Wieczorem 9 grudnia na posesję 56-letniego białostoczanina przyszło 3 mężczyzn. Uderzyli gospodarza 50 w twarz, a następnie grożąc pozbawieniem życia wprowadzili do domu, skąd zabrali pieniądze w kwocie 4000 zł, telefon komórkowy oraz zegarek. Napastnicy uciekli. Jak informuje młodszy aspirant Katarzyna Zarzecka z białostockiej komendy miejskiej, jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała jednego z podejrzanych. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego. 2 doby później w ręce umundurowanych wpadli pozostali 2 rabusie w wieku 25 i 35 lat. Wiadomo, że jeden pochodzi z Lubelszczyzny. Podejrzani usłyszeli zarzut rozboju, zagrożony karą od 2 do 12 lat więzienia. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, ofiarą jest Krzysztof K., były kandydat na prezydenta Białegostoku. To nie pierwsza napaść na Krzysztofa K. We wrześniu 2015 roku były kandydat na prezydenta Białegostoku również padł ofiarą rozboju. Tuż przed północą 3 mężczyzn wtargnęło do jego domu. 2 białostoczanin znał, gdyż mieli przeprowadzić remont jego domu.
od wejścia rzucili się na gospodarza, kopali, bili pięściami. Mężczyzna upadł. Napastnicy zaciągnęli go pod ręce do sypialni. Kazali mu oddać pieniądze, grozili połamaniem nóg młotkiem. Na koniec rabusie zabrali panu Krzysztofowi 3000 zł, telefon komórkowy i słuchawki przewodowe. Po napadzie uciekli. Zakrwawionego K karetka pogotowia odwiozła do szpitala. Sprawa trafiła do sądu, który skazał wszystkich trzech oskarżonych. Wymierzył im kary od 3,5 do 4,5 roku więzienia oraz zadośćuczynienie. Sam Krzysztof K. również ma problemy z prawem. Prokuratura postawiła mu zarzuty znęcania się nad psem. Pod koniec marca bieżącego roku inspektor z białostockiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w obecności policji strażaków z ekopatrolu zabrała czworonoga z posesji podejrzanego. Pies trafił do schroniska, był wychudzony, bardzo zaniedbany. Miał stare, nieleczone złamanie łapy. Jak ustalili śledczy, trzymany był w niewłaściwych warunkach. Uwiązany na stałe na 4-metrowej smyczy, pokryty odchodami, żył w śmieciach. Właściciel głodził go, nie dostarczał odpowiedniej ilości wody i pożywienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku do sądu zostanie skierowany akt oskarżenia. Wersja gazety.pl jest niezwykle podobna do treści z WP. Wygląda, jakby ktoś przepisywał pracę domową na korytarzu na minutę przed dzwonkiem. Przyczyną pobicia było oszustwo majora. Major nagrał widzów, którzy poprosili go o cofnięcie publikacji filmu z ich wizerunkiem. No, Jor albo sam, albo za pomocą Sławka na początku ukrył film, a potem jednak przywrócił go na publiczny wbrew prośbie tamtych, bez choćby zacenzurowania ich twarzy czy wycięcia po prostu tego fragmentu, w którym oni się pojawiają, na co narzędzia YouTube'a już wtedy po prostu pozwalały od ręki. Spowodowało to, że widzowie, nie widząc dalszej możliwości załatwienia sprawy polubownie, wdarli się bezprawiem na Belweder, gdzie zastali tylko Krzyśka. Banda Czerwonego Kapturka popełniła dwa błędy. Pierwszy, gdy dali się nagrać majorowi. Drugi, gdy wrócili na Belweder, sądząc, że no, zastaną tam majora. A ten po prostu akurat nitrotripował. Pewnie z okazji rozpoczęcia nowej terapii. Słowem, cała ta akcja z ich strony zakończyła się totalną klęską. Złamali prawo, nie zastali majora, nie usunęli nagrań ze swoim wizerunkiem, a dodatkowo zostali ujęci przez policję, wszyscy złapani, co sugeruje, że albo sami się pozgłaszali, albo sami się wysypali i zmienili miejsce zamieszkania wstępnie na 3 miesiące. Mój zegarek, zobacz, zabrali. To są warty. Numerów się nie mają, monitoringu nie ma i wiesz, koniec. O, tu mnie przyłapali. Bo ja szedłem po drzewo. O 20. Po 20 parę minut. Major poszedł, pato, szukał jego w lesie. Nie ma. No nie ma. Poszły pieniądze, wszystko. Widzisz? Nie ma nawet do telewizora tej. Dekodera. Laptopa nie zabrali. Co? Laptopa nie. Chcieli tamto pobić. Jak chciałem, nie. Kamery moje dobrze, że nie zabrali. To oni przyszli tylko monitoring? Tak. Zaczyna się wyliczanie cennych przedmiotów, które cudem uchroniły się przed złodziejską ręką, mimo iż były na wierzchu i widać je od razu po wejściu. Finalnie Konon na tym filmie sam przyznaje, że zabrali mu tylko dekoder monitoringu. Major nagrał tego czerwonego, co był w czapce czerwonej. Przyjedził do tych szwagrów. A no, no co z wami był, tak? Co był gościem głosem, no. To on naprowadził. On nie jest z Koszalina. On jest stąd. No. On jest stąd. Kibic Jagiellonii. A skąd jest? Bo on powiedział, że jestem kibicem Jagiellonii. No. Oczywiście źle się wydarzyło. Warto porównać, jak wyglądała łypa Konona po napadzie i pobiciu pod koniec 2015 przez białego bandę bandycką, gdzie był bity po jądrach obu, jak dobrze wiemy z bardzo dokładnego opisu, i porównać to z tym, jak 4 lata później wygląda po ataku bandy Czerwonego Kapturka, która zadała mu serię ciosów w głowę, w szczególności w okolice skroni, zagrażając życiu i zdrowiu.
Swoją drogą to też ciekawe, że w życiu Krzyśka po pierwsze ten oklep jest właśnie taki regularny, a po drugie, że jako od 25 lat niepracujący bezrobotny, za każdym razem jak go biją, to ma przy sobie raz 3000, raz 4000 i to wszystko tak sobie po prostu gdzieś tam na chacie trzyma. A jak oni się dostali? A, to przeskoczyli. Przeskoczyli. Spojrzałem na kamerę, nie wydawało się, że major idzie. Myślę, major idzie. Bo podobno do majora. Ja tak się... Major! A to ty, czy nie? Jeden mówi, ten co nagrywał się, mówię, najwyższy. Łup! 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 Skroń, tło. O, tło. Wiesz, ile wyżej. Ja w butek spałem we wszystkich. Ale to zadzwoni od razu na policję ty? Zajechałem oplem. Jak one już wyszli, okradli wszystko. Pieniądze zebrali, wszystko. Wszystko. Czerwone złapane. Chcieli lekarstwo moje zabrać nawet. No na to im lekarstwo? Żeby ja się nie leczył. Pieniędzy nie mam, zero, zobacz. Pusty portfel. Pusty portfel. Mam. Ale złapali tego czerwonego. Był w restauracji, chlał za moje pieniądze. Jeszcze dwóch mają złapać. Krzysiek opowiada o tym, że nie ma pieniędzy na jedzenie, a Meksyk kieruje kamerę na spleśniałe bułki. Warto też dodać, że Kononowicz zeznał, że podczas tego zdarzenia napastnicy ukradli mu 4000 zł w gotówce z portfela oraz komputer. Oczywiście w portfelu miał stos rachunków i żółte drobniaki. Dowiedzieliśmy się o tym od Pawła z Warszawy, który 19 grudnia 2019 wrzucił rozmowę z Kononem, w której spytał go, ile mu pieniędzy ukradli. Najpierw mówił, że te 4000 to się wzięły stąd, że tyle wziął z bankomatu, no ale później trochę się wydało. No to ile ci zabrali? No, czerwony kapturek chciał od niego 20-30 zł na wódkę, a właściwie to chciał 250 zł. Dopytywany, ile tam mogło być w tym jego portfelu, no finalnie twierdzi, że parę stów, a potem w ogóle się przyznaje, że tam prawie nic nie było. To jest wersja Krzyśka zaraz po napadzie. Taką mi wersję przedstawił, skradzionych tych pieniędzy, te 250 zł z portfela. A teraz wersja kolejna w sprawie tych 4000. Ciebie i powiedz mi, bo oni pytają, skąd ty miałeś 4000 zł. No tak, tylko że powiedzisz, jaka jest sprawa, bo tam powiedziałeś, że 4000 zł ci ukradli, nie? I teraz gdzie je miałeś, czy je nosiłeś przy sobie, czy gdzieś... W portfelu nosiłem, gdzie? W portfelu nosiłeś te 4000? A co tam się wydało? A na jedzenie, a na remont okra, bo chrupy zgubiłem. No to nie było 4000. Nie było 4000. No to ja nie... No to widzisz, bo ja mówię cholera jasna, co... No tak, Krzysiek, no to wydałeś te pieniądze, tak? Na to. No, wydałem 4000. No dobra, no to nie mogli ci ukraść 4000, bo nie było 4000. Ale przepraszam bardzo. Reszta było w portfelu. No dobrze, a ile tam miałeś tej reszty, no? I liczyłem resztę. Na ile było? Ja byłem pobrałem, ale pobrałem z konta 4000. A, bo ty z banku zabrałeś 4000. No to jak wydałeś na lawetę, na to, na tamto, to ile ci mogło zostać? 1000 zł, 250 czy co? Bo mi mówiłeś, że 250 ci ukradli. Nie, więcej ukradli, więcej. No ale, więcej. No ale ile mniej więcej, żebym wiedział, no? 250, 300, 4 było, pozostało. No, ze 250, 300, no nie? No. No to tyle ci ukradli, tak? No. A powiedz mi, z jakiego ty banku tam ty wybierałeś te 4000? Agrikole. A, z Agrikole. A, i wziąłeś 4000, wydałeś na lawetę, na Opla, na te różne rzeczy i zostało ci 350, nie? Tak. I to ci zabrali? I to zabrali. A? I zabrali pod komputer wszystko. No dobrze, a powiedz mi, a jak na policji mówiłeś, że ile pieniędzy ci zabrali? Na policji mówiłem, że 4000 miałem. Ale nie mówiłeś, że ci zabrali 4000? Nie. No to skąd oni mówią?
mówią, gazety piszą, że 4000 ci zabrali. Słuchaj, bo ja powiedziałem ogółem. Aha. Wiecie to ogółem? No wiem, tylko że wiem, że ja teraz wiesz. Pobranie złotych z banku, rozumiesz? A, ty powiedziałeś, ile pobrałeś z banku, nie ile ci ukradli, no. Tak. No właśnie. Krzysiek, słuchaj. I takie to właśnie były 4000, które mu ukradli. Prawdopodobnie nie wziął żadnych 4000 z banku, tylko to były te 700 zł, które mu wysłała Monika. Wydał rzeczywiście na lawetę, na to i na tamto, na te stacyjki, może z 500-600. Resztę miał w portfelu. Wydaje mi się, że 10 lub 11 grudnia następuje powrót majora z białostockiego Sherwood do Belwederu. Struś na pełnej nieświadomce wraca do wściekłego Krzysia po incydencie kapturkowym. Jest jeszcze trochę w stanie lepszej wiadomości i kilkukrotnie powtarza Kononowi, że napad to jego wina, bo wpuścił bandę Czerwonego. I tu mnie leli, po gębie, wszędzie. Ja tylko cię broniłem. Dziękuję tobie. Z całego serca i duszy. To ty wpuszczasz. Ja wpuściłem? Jak obrazie moje wpuszczać czy nie? Ty powiedziałeś wpuść! Ja? Tak! Odpuść powiedziałeś! Widzisz? Popatrz się teraz! Nic nie ma! Ani do kołderu nic! Ani tego... Patrz, co zrobili jeszcze! Pusty! Materia tam gdzieś! Karta tam! Pieniądze wpuściutki jest, jak widz goły! Nie mam nic jeść! Zdychać będę, ponieważ zdechni, to przychodzi pora na niezdychnięcie. Ty zrobiłeś to? Ja natrąbiłem tobie Audi. Na policję, idź. Tu była policja. Do Choliniówcy wszyscy byli. Odciski brali do pali Czerwonego. Siedzi, a jeszcze wysoki jeszcze jeden. Ty znasz podobno jego. Ja nikogo nie znam. Masz na trójkę się zgłosić, pilnie. Na przesłuchanie. No, napadli. Co przez siebie? Nie ma kamer. A po co ty puszczałeś? Ja puszczałem? No puściłeś mnie, nie było. Przepraszam, ja poszedłem po drzewa. Oni przylegli przez bramę. Wiesz o tym? Wszystkie troje. A ten czerwony, pamiętacie go? Co ty chciałem w samochodzie piwko? O takie o? Z mączek i wszędzie? Pamiętacie go? Weź to ty ode mnie. Nie, proszę mnie wymeldować i... Nie, nie odczepię się, tylko znajdziecie w Delku. Delku, tak. Ty straszysz? Ja nie straszę. Zapobicie mnie za sprzęt, za zegarek. Zobacz, nie mam zegarka, tego nie mam nawet, obrączki. Nie mam! Pieniądze portfel pusty. Grube, cienkie, wszystkie na zdrowie. A chodziło o nagranie, że ci... No, że ty go nagrał. Tak, a on prosił, żeby ty wykasował. A ty nie wykasowałeś, albo do Sławka zadzwoniłeś, pamiętam. I Sławek nie wykasował, tylko oszukał ciebie i jedź ze Sławkiem. A prosił, to sam wykasuj. A graj ze Sławeczkiem, graj dalej, majorek. Graj dalej. Weź ode mnie. Nie, tylko będziesz radem, bo z czerwonym ciebie. No siedzi cię za co? Puszczaj go do domu ich. Ja ich puściłem? Ja tego czerwonego puszczałem? Puszczałem? Nie krzycz na mnie. Jeszcze jak będę krzyczeć? Gnojku. Gnojko? Tak. A ty śmierdziuchu. O. Już zaczynasz? Jak ja śmierdziu na tobie? Na policję trzeba. Dobra. Jeśli nic stajesz, pałów dostaniesz. Tak. Śmierdziuchu ty. Właśnie ty śmierdziuchu. Że zalany. Powiedz sam, śmierdzi czy nie? No nie pachnie. Nie wiem, coś ty majer robił, ale nie pachniesz. Trzeba drzwi otwierać, że nie można nagrywać nawet, tak? Powiedz prawdę. No śmierdzi. Do strat napadowych dołącza według Krzyśka telefon, który mu wyrwali z ręki. Połamali kartę, a baterię rzucili nie wiadomo gdzie, znaczy się w kąt domu. 11 grudnia 2019 na kanale Meksyka pojawia się film pod tytułem Bardzo ostra wypowiedź, w którym to Krzysztof opisuje, jak bardzo zemści się na napastnikach. Bo Konon, jak to woli, o majorze, słyszałem, że coś słyszałeś, jakieś wieści doszły chyba do ciebie. No, wieści wieściami, nie mogę dokładnie ci wypowiadać się, bo powiem tak, to może być blef, może być różne sprawy, a wiadomo co u was blef,
Wy umiecie często kłamać, oszukiwać mnie. Tak, wczoraj powiedziałem, żeby był zatrzymany i aresztowany. Do przesłuchania. Co? Do przesłuchania? Do przesłuchania. Ale też w tej sprawie? W tej sprawie i w sprawie alkoholowej. Aha. Bo ma nakaz spożywania alkoholu i wychodzenia. Chyba zakaz. Nakaz. Nakaz spożywania? Zakaz. To. Zakaz spożywania. Jak ma nakaz spożywania, to ty musisz parę skrzynek kupić jemu. Jak on przyjdzie. Zakaz spożywania alkoholu ma przez sąd, że nie ma prawa spożywać ani piwa, ani niczego. Tylko. A wino? Też nie. Alkohol. A szampan? Alkohol. A piwo 0%. Co? A 0% piwo. A te piwo, to może piwo. Jak woda. No. To nie rosół. Nie. No i jedziesz na trójkę dzisiaj. I w województwu i chcę pokaz zrobić domowy. Jak to było. I ja jego będę tu, będzie przesłuchanie jego, czerwonego. Siedzieć na werteletce, ja tu. No aha, a policja będzie... może się nie zgodzić. Ja napiszę pismo zaraz i na pismo moje, na pieczątki musicie zgodzić się, wyrazić zgodę i tak dalej. Na przesłuchanie. A to tak jest u nas w prawie, że ty możesz? Jest, na przesłuchanie. No, że ty możesz. Można. I jeszcze coś jest. Nie rugałem się, ale widzisz, zacząłem się rugać. No. Z tego powodu, kurwa, że... W wielkim skrócie Krzysiek, przeklinając w co drugim słowie, snuje fantazję, w której to tamci trafiają pod jego nadzór i będzie im nakazywał ciężkie prace fizyczne do utraty tchu za parę groszy za godzinę z przymusem odpracowania 4000 zł i innych podobno skradzionych przedmiotów. Dodatkowo w zakres obowiązków miałoby wchodzić czyszczenie pierścienia prezydenckiego. Ten sam los ma spotkać również grabiarza, który przyjechał do Konona. W uniesieniu mówi, że jest twardzielem i że normalnie to by ich tam wszystkich poskładał, gdyby wiedział, że przyjadą. A tak to go zaskoczyli i nie miał jak się przygotować, więc dlatego mu nie poszło, ale normalnie gdyby po prostu wiedział, się przygotował, to by nie mieli szans. Link do filmu w opisie. 12 grudnia major wyprowadza się wstępnie na 3 dni do Krakowa. O, widzicie? Nie ma majora! Ha, ha, ha! Całego serca życzę dla ciebie. Wiesz o tym? Tu major, kiedy wracasz, powiedz. Stale. Dalej nie wraca, o. Ja kamerę będę. I będę nagrywać. I jej to ja będę nagrywać. Nagrywać. Tak, tu major, ty się jeszcze bierzesz? No co? No. Poduszkę bierzesz? Wania. Daleka droga. Taksówkę musisz. Weź już to. Czekaj. Ja taksówkę. Co mówię? O, coś ty na pokoju. Jedzenie. Jutro piątek. Rybę, nie rybę. To wyprowadzka. To wyprowadzka. Rozchodzi się major z Krzyśkiem. Na 3 dni. Wróć, zaraz przyjedzie. Nie ma co się martwić. Za 3 dni wrócę. W niedzielę będę. W niedzielę ja zmienię zamek i nie będziesz nawet. Ja zamek zmienię zaraz, bo mam zamki, zmienię. Prawie nowy i będzie debeta. Tak? Majorze? Tak, majorku, jedź. Nie, żeby ty wiesz, daj Boże. Życzę tobie na drogę to, wiesz, majorku? Dziękuję. Na zdrowie, wiesz? Chodź, ja nie będę patrzeć na tego gnoja. Chodź do domu. Dzień dobry. Była zamawiana taksówka na ulicę Szkolną 17. Ja prosiłbym, ażeby ta taksówka nie podjeżdżała pod Szkolną 17, bo nie mam prawa podjechać. A dlaczego? Dlatego, że taki zamawiał inny człowiek, ale proszę pani, on jest przestępcą. Jest to niezwykle ważne wydarzenie w historii uniwersum, bo do tej pory od lat major straszył wyprowadzką, do której nigdy nie dochodziło. Co stało się obiektem drwin? Suchy był postrzegany jako życiowa oferma, która nigdy nie wyjdzie od Konona.
ze strachu przed prawdziwym życiem i że świadomie poświęca swój komfort psychiczny i mieszkaniowy na rzecz przebywania po prostu na krzywy ryj u knur. Warto też dodać, że był postrzegany jako ofiara patologicznej atmosfery Belwederu i przemocy psychicznej, mimo że to on chodził zeznawać, że to on się znęca. Duża część widowni wierzyła, że krzyk prowokuje wszystkie awantury, a major tylko się broni. Gdyby tylko miał szansę mieszkać z kimś innym, to by normalnie funkcjonował, a wszystkie jego te odpały, które znamy i widzimy i widzieliśmy, są po prostu prowokowane i zawinione przez warmianina, który w ten sposób wpływa na niego. Subskrybenci zaczęli zadawać sobie pytania, co będzie z Majorem i Krzyśkiem bez siebie wzajemnie. Czy popadną w niebyt medialny, czy też jeden zgarnie całą widownię, a drugi jako ten nudniejszy skończy na dnie YouTube'a i będzie się kajał, aby ten lepszy łaskawie jeszcze chciał coś tam z nim kiedykolwiek nagrać. Dzisiejszy widz oczywiście zna odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale ta niepewność połączona z niejasnymi intencjami wiewióry powodowała, że uniwersum cieszyło się naprawdę niezwykłym zainteresowaniem i aktywnością. Ale wracając do tematu, a więc tak, major wsiada w taksówkę pod Belwederem i każe się wieźć do hotelu, w którym już przebywają Monika i Gach. Tam nocują w trzyosobowym pokoju, którego cenę to jest 150 zł za tę jedną noc, Suchy podkreśla jako pewien prestiż, którego dostąpił. Struś więc po wzięciu prysznica w ludzkich warunkach, czego wtedy nie można było zbytnio uraczyć w Belwederze, od razu dał do zrozumienia Monice, że nie przyjechał tu z nią zgłębiać poezji Jamesa Joyce'a, tylko przechodzić sprawnie do tematu. Na co zezłoszczona Monika naskoczyła na niego, nakrzyczała, powiedziała, że żadnych takich, w żadnym wypadku i w ogóle nie. Jednym słowem dostał porządny kubeł zimnej wody, ale nie zmieniło to jego decyzji o wyjeździe. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.